Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, Rewolucja z ducha. Naszym gościem jest profesor Jan Żaren, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mówiliśmy o pielgrzymce i o tym, co się działo, co władze robiły i co społeczeństwo czuło. Powiedzmy jeszcze kilka słów o przesłaniu, które Jan Paweł II przywiózł Polakom, bo z tej pielgrzymki zachowało się w naszej pamięci kilka takich gestów, kilka słów. Te najważniejsze słowa w Warszawie. Ale generalnie to było, jak ja pamiętam, jak ja czytałem te teksty, to była na przykład niesamowita katecheza dziejów, takie rekonstruowanie polskości dla Polaków. Tak, ewidentnie była to wspaniała katecheza historii Polski, przy czym znowu dla społeczeństwa ta lekcja powodowała, iż mieliśmy poczucie wolności, czyli poczucie, że żyjemy przez te dni w przestrzeni prawdy historycznej. I ta prawda historyczna po raz pierwszy od dłuższego czasu wyartykułowana rzutowała na właśnie świadomość uczestników pielgrzymki Jana Pawła II po Polsce, że możemy jako społeczeństwo zmienić ten świat. Skoro możemy słuchać słów prawdy, to znaczy, że nie ma tego determinizmu historycznego, że PRL wieczny ma być właśnie w takim kształcie zakłamanym, tylko możemy te bariery przekroczyć. Papież dał takie poczucie niesamowitej wolności, czy też wyobraźni wolności. I to jest jedna rzecz, ale trzeba sobie też powiedzieć, że papież szczególnie w homilii gnieźnieńskiej, a potem na błoniach krakowskich, dał do zrozumienia z jednej strony społeczeństwu, ale z drugiej strony władzy, że jest gotów do przekraczania wszystkich granic, że jego przesłanie będzie odchodziło od tej tak zwanej tradycyjnej Ostpolitik Stolicy Apostolskiej, Ostpolitik Watykańskiej. Mianowicie on również zaprezentował się jako papież, nie tylko papież Polak, ale jako papież Słowianin. I znowu wprowadził w totalny dyskomfort komunistów polskich, którzy zaraz będą musieli biec do Moskwy i się tłumaczyć, dlaczego pozwolili na to, by papież przekroczył granicę PRL-u, będąc w PRL-u. Dlaczego odwołał się do tradycji słowiańszczyzny, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, a on jeszcze, Jan Paweł II, poszedł jeszcze dalej. Jeszcze przypomniał, że są Litwini i też katolicy. A więc przekroczył wszystkie bariery w gruncie rzeczy żelaznej kurtyny i wewnętrzne bariery za żelazną kurtyną, bardzo ostro pilnowane przez Moskwę. I to oczywiście świadczyło o tym, że Jan Paweł II, nie zrywając, jak się okazało, bezpośrednio z polityką watykańską dotychczasową w osobie Cazaroliego, zerwał ze wszystkim, co Cazaroli robił do tej pory. Mówi pan o tym, pan profesor, o tym, że komuniści będą musieli się tłumaczyć, rzeczywiście musieli się tłumaczyć. Wiemy, że byli wzywani na dywanik i musieli się tłumaczyć z tego, co papież powiedział? No, ewidentnie rozmowy dotyczące kościoła w Polsce istniały i były bardzo trudnym sprawdzianem wytrzymałości dla komunistów polskich. Rzecz jasna, szczególnie ważne to były rozmowy sprzed czerwca 79 roku, ale również w późniejszym okresie i po pielgrzymce i po wydarzeniach sierpnia 80 i przy okazji starań o niedopuszczenie papieża w 82 roku do Polski przez ekipę Jaruzelskiego. Strona moskiewska była tutaj informowana i istniały na ten temat rozmowy, naciski. To mieściło się w tradycyjnym niejako scenariuszu relacji między komunistami polskimi a moskiewskimi. Papież wyjeżdża z Polski i co się dzieje z tą przestrzenią wolności, którą papież stworzył? Ja sobie potrafię wyobrazić, że komuniści, no już kiedy nie ma
kreatora tej przestrzeni, bo to oczywiście z jednej strony było społeczeństwo, ale z drugiej strony zapalnikiem był jednak Jan Paweł II, wzmagają wysiłki, żeby to wszystko wtłoczyć. I tak jak się popatrzeć na wydarzenia historyczne, to na moment może się wydawać, że im się to udaje, bo krótko później są wybory do PRL-owskiego Sejmu, w których bierze udział, jak zwykle, znaczy bierze czy nie bierze, będzie, informacje są takie, że bierze udział 99,9% wyborców. Tak, rzeczywiście z jednej strony badania socjologiczne, które były wówczas prowadzone, również te totalnie utajnione, czy też parasocjologiczne, bo bez narzędzi socjologicznych, ale za to dość dobre przez Służbę Bezpieczeństwa badania za pośrednictwem na przykład agentury, co myślą dane konkretne środowiska, na przykład literatów w Związku Literatów Polskich, to wszystko świadczyło o tym, że oddziaływanie papieża było bardzo mocno i pozytywnie przez naród polski przyjęte i to nauczanie Jana Pawła II. Natomiast jednocześnie rzeczywiście wydawało się przez parę przynajmniej miesięcy ostatnich roku 79, że władze zapanowały nad tym oddziaływaniem nauki Jana Pawła II. Wszystko wróciło do poprzednich torów. No tylko, że dla komunistów też nic się nie zmieniło w przestrzeni społeczno-gospodarczej i niewątpliwie te strajki, które wybuchły w lipcu 80 roku, choć wybuchły z powodu iskry, którą same władze spowodowały, czyli bezpośrednim powodem była próba ponowna wprowadzenia bardzo drastycznych podwyżek na artykuły pierwszej potrzeby, to bardzo szybko się też okazało, że te strajki nie przestają być tylko i wyłącznie elementem walki o godne życie materialne poszczególnych grup robotniczych, tylko stają się też wyrazem właśnie pogłębionej po Janie Pawle II pogłębionej świadomości przedstawicieli świata pracy, świadomości, w której najistotniejszym, jak mi się wydaje, pojęciem staje się słowo wolność. To słowo, ten termin, ta wartość, wolność, nie do końca zdefiniowana, należycie wyartykułowana, jeśli chodzi o właśnie zasięg niejako tego pojęcia, zaczyna być elementem godności człowieka, elementem nieodzowności życia. I to nie do końca nawet jest uświadamiane, natomiast ewidentnie to dzięki papieżowi okazało się, że społeczeństwo przestało być w tym momencie tak totalnie zatomizowane jak do tej pory i ta wspólnotowość ma na dodatek coś ze sobą wspólnego. To jest właśnie to dążenie do osiągnięcia stanu wolności. Czyli można powiedzieć, że te strajki, gdyby wybuchły, a możemy założyć, że one i tak mogłyby wybuchnąć, bo podwyżki były rzeczywiście mocne, one często wywoływały strajki, wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby nie wcześniejsza pielgrzymka Jana Pawła II. Ewidentnie, zdecydowanie inaczej. Oczywiście można wiele rzeczy też mówić na temat tego, jak doświadczenie, szczególnie na wybrzeżu grudnia 70 roku, wpłynęło na lepsze zorganizowanie się tamtejszych robotników w komitecie strajkowym, ale nie da się ukryć, że ta choćby solidarność stoczniowców, którą widać wyraźnie właśnie szczególnie od dnia 16 sierpnia 80 roku, kiedy strajk przestaje być strajkiem
w cudzysłowie egoistycznym, to znaczy tylko i wyłącznie kanalizującym swoje żądania na poziomie zakładu pracy, a staje się strajkiem właśnie o wyższe racje innych również zatrudnionych w innych zakładach, mniejszych, którzy sami nie są w stanie udźwignąć tej walki, to okazuje się, że właśnie ta wartość solidarności i ta wspólnotowość to jest w jakiejś mierze no, wynik doświadczenia pielgrzymki Jana Pawła II. Dalej jest też bardzo ważny element, ta naturalna potrzeba. Przypomnę, że 17 sierpnia 80 roku była niedziela. Ta naturalna potrzeba robotników, by w jakiejś mierze zalegitymizować w sensie etycznym swój strajk poprzez fakt, że będzie kapłan, który odprawi mszę świętą. My nie jesteśmy chuliganami, my nie jesteśmy warchołami, jesteśmy ludźmi, którzy żądają słusznych praw dla społeczeństwa polskiego i właśnie chcemy to przed Panem Bogiem niejako wyrazić. Czytając wspomnienia osób związanych z papieżem w Watykanie albo przyjeżdżających do Watykanu, tam się pojawia taki wątek, że papież był sam zaskoczony reakcją i tak szybkim rozwojem wydarzeń związanych z solidarnością. Był z jednej strony zachwycony, z drugiej strony zaskoczony. Tak jak na ile to było zaskoczenie właśnie dla papieża, ale i dla kościoła w Polsce. Niewątpliwie strajki lipcowo-sierpniowe 80 roku były zaskakujące w swej dynamice i w tym właśnie, że szczególnie na wybrzeżu udało się ewidentnie robotnikom i doradcom, którzy tam od początku byli, nie mówię wcale o tych doradcach, którzy przyjechali z Warszawy, ale mówię też o tych ludziach, którzy reprezentowali na miejscu ten świat inteligencki, który od razu wszedł z robotnikami i z nimi był przez cały okres strajku. Otóż okazało się, że jest to rzeczywiście pewnego rodzaju fenomen, ten strajk sierpniowy, bo ludzie potrafili się doskonale zorganizować, samozdyscyplinować, potrafili prawa sobie takie narzucić, żeby właśnie być autentycznie wspólnotą, a nie zatomizowanym społeczeństwem bez związków ze sobą. Potrafili właśnie to wszystko na dodatek sakralizować dzięki tej obecności kapłanów, którzy ich wzmacniali, jak ksiądz Hilary Jastak na przykład w Gdyni. Piękna, wspaniała postać, która bardzo dużo dobrego zrobiła na tamtym terenie właśnie dla podtrzymania robotników w tym ich słusznym zrywie. I portrety papieża, Matki Boskiej Częstochowskiej, ta cała otoczka, która towarzyszy strajkowi i która jest bardzo mocno związana z właśnie polskim katolicyzmem i która to otoczka jest w pewnym sensie również zadziwiająca dla świata zewnętrznego. Pamiętam takie relacje przyjeżdżających dziennikarzy, ale również przedstawicieli pośrednio związków zawodowych zachodnioeuropejskich, którzy nie mogli się zadziwić, jak to jest możliwe, żeby związek zawodowy nie był lewicowy. On musi być albo trockistowski, albo marksistowski w wersji na przykład francuskich związków zawodowych podwiązanych pod komunistyczną partię francuską. A tutaj okazuje się, że to wszystko nieprawda. Znaczy cała ta wiedza na temat związków zawodowych przełamuje się w konfrontacji z rzeczywistością polską, gdzie te związki są konserwatywne w sensie swojego języka komunikacji i religijne. Więc w ogóle wszystko, że tak powiem, arebur. A na ile wpływ na postępowanie władz, które oczywiście no, od początku próbowały rozbić Solidarność, ale nie, nie, no, nie
nie od razu zdecydowały się na użycie takiej brutalnej siły jak 13 grudnia 81 roku. Na ile wpływ miała właśnie obecność papieża w Watykanie, papieża Polaka w Watykanie? No, nie tyle obecność, ile też możliwość działania, tak? Bo to jednak dyplomacja watykańska miała swoje znaczenie, ale także ten społeczny wymiar tej obecności. Znaczy, mnie się wydaje, że tutaj podstawowym powodem, który zmusił komunistów do tego, by podpisać porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku i w Jastrzębiu na przełomie sierpnia i września 80 roku, ta rzeczywista przyczyna była wewnętrzna, wewnątrzkrajowa, i ona polegała na tym, że komuniści, biuro polityczne KCPZPR z Gierkiem, z Jaruzelskim, z pozostałymi członkami tego gremium poczuli się osłabieni jednak tą siłą strajkujących, i świadczą o tym zapisy ówczesnych w protokołach biura politycznego KCPZPR, mówiąc kolokwialnie, nie możemy wprowadzić stanu wojennego czy stanu wyjątkowego, skoro nie możemy tego wyegzekwować i zabić. No, jak się nie da zabić, to trzeba niestety z nimi negocjować. A co się zmieniło 13 grudnia w takim razie? No, to długi, długi proces dochodzenia jest do 13 grudnia. Niewątpliwie od początku władze komunistyczne zdały sobie sprawę, że trzeba zabić ten twór, i z jednej strony im dalej w las, Solidarność jest coraz większa i mocniejsza, więc te narzędzia, które trzeba będzie wprowadzić, będą coraz bardziej restrykcyjne, ale z drugiej strony możemy lepiej się przygotować do wprowadzenia stanu wojennego i próbować grać na emocjach społecznych, przede wszystkim w tym duchu, żeby z jednej strony zagrażać ustawicznie interwencją sowiecką, niezależnie od tego, czy ona jest faktem, czy jest tylko i wyłącznie złudzeniem, a z drugiej strony próbować kompromitować Solidarność poprzez fakt, że gospodarka coraz bardziej zaczyna lec w gruzach, i w związku z tym ten obiektywny wizerunek totalnego bałaganu gospodarczego można przenieść niejako na barki Solidarności, jako tej rzekomo odpowiedzialnej za 40 lat PRL-u. Ten mechanizm zresztą zostaje wprowadzany bardzo szybko po sierpniu 80 roku, i każdy strajk, który wybucha, a wybuchają te strajki w dużej mierze z racji prowokowania ludzi, załóg przez władze komunistyczne niedotrzymywaniem słowa, są niejako wygrywane przez te same władze komunistyczne taką informacją kierowaną do społeczeństwa, że to właśnie strajki powodują coraz większą degradację gospodarczą, prawda? Więc trzeba uporządkować to polskie podwórko, i rzecz jasna, w tle groźba sowieckiej interwencji mówi, że lepiej uporządkujmy to sami, i w związku z tym stan wojenny jest takim lekarstwem, które ma się zaaplikować społeczeństwu, żeby to społeczeństwo przyjęło jako swoje, a nie tylko jako wersja propagandowo narzucana, no to musi trwać okres wielu miesięcy takiego propagandowego wciskania narodowi tej pseudoprawdy. I przechodzimy do stanu wojennego, który... No, nie udało się zabić Solidarności, to jest osobna kwestia, to wiemy z perspektywy lat, że się nie udało. Natomiast znowuż w krótkiej perspektywie wydawało się, że te działania były dość skuteczne. To było widać w czasie kolejnych prób rozmaitych protestów już po stanie wojennych organizowania, no to one nie cieszyły się poparciem tak masowym poparciem społecznym. Co więcej, podziemie Solidarności też niewątpliwie z roku na rok było słabsze, a nie silniejsze. I też trzeba mieć tego świadomość. Jaki był plan Jana Pawła II na ten czas? Bo ja znowu czytając wypowiedzi, to są wypowiedzi głównie z pomiędzy pielgrzymek kierowanych do Polaków, to tam były takie dwa bardzo silne elementy. Jednym z nich było to powracanie do elementu obecnego zresztą w zapiskach także kardynała Wyszyńskiego, w zapiskach więziennych, czyli zbyt wiele przelaliśmy krwi, żeby decydować się na kolejną krew, czyli jak gdyby nie dla walki przemocą o wolność. A drugi element to było jak gdyby takie podtrzymywanie świadomości, że niepodległość
I niezależność to jest oczywiście fenomen z jednej strony zewnętrzny, ale z drugiej strony fenomen wewnętrzny, czyli coś, co trzeba zachować nawet w niesprzyjających elementach zewnętrznych. No ile można powiedzieć, że Jan Paweł II był, i ja nie mówię o zewnętrznym, bo zewnętrznie był, tak, był nosicielem idei Solidarności, bo choćby ją wcielał w takie uniwersalne nauczanie Kościoła, ale na ile można powiedzieć, że był także do wewnątrz, do Polski, przedstawicielem takim ostatnim, no może nie ostatnim, bo byli przecież opozycjoniści, którzy działali, ale takim widocznym znakiem tego, że Solidarności, tej rewolucji, tego sierpnia nie udało się zabić. Tak, no postaram się krótko na to odpowiedzieć, bo to jest szalenie skomplikowany temat. Mnie się wydaje w skrócie tak, że stan wojenny i ekipa Jaruzelskiego rzeczywiście w jakiejś mierze sprawnie spacyfikowała znaczniejszą część społeczeństwa i ta pacyfikacja spowodowała, że Solidarność stała się w latach 80. pewną rzeczywistością oddaloną niejako od codziennego borykania się z problemami egzystencjalnymi. Brak wszystkiego, kartki na wszystko, beznadzieja totalna, wyjazd znacznej części w lokalnych strukturach miejskich, na przykład społeczeństwa młodego, dynamicznego na zachód, co też niejako obniża stopień takiej gotowości do aktywności większej tych, którzy pozostali. To wszystko się władzą, można powiedzieć, udało. To znaczy, to jest tragedia, że im się udało, rzecz jasna, bo to mówi o strasznie bolesnym doświadczeniu, którym społeczeństwo zostało poddane. Ale z drugiej strony ewidentnie Kościół właśnie katolicki, poza podziemiem, którego oddziaływanie oczywiście też było istotnym elementem, ale jednak ograniczonym, Kościół katolicki wydaje mi się, że stał się dużo powszechniejszą w odbiorze przestrzenią, w której się te wartości Solidarności lat 80-81 uchowały. I gdzie Solidarność, choć nie pod hasłem organizacyjnym NSZZ Solidarność, mogła dalej funkcjonować w strukturach przede wszystkim duszpasterskich oraz na przykład na przestrzeni takiej prawdy historycznej. Wykłady, spotkania w ramach, czy to znowu tygodni społecznych, czy tygodni kultury chrześcijańskiej, czy w ogóle bez okazji, tylko z racji tego, że historycy biegali na przykład po całej Polsce i zapraszani właśnie do sal katechetycznych, do bardzo wielu środowisk parafialnych, gdzie no, autentycznie opowiadali o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o Katyniu, o wszystkim, co było w gruncie rzeczy już prawie że dostępne przed 13 grudnia 81 roku i co zostało brutalnie zahamowane. I to oczywiście nie przekłada się automatycznie na politykę Kościoła wobec władz jako politykę jednoznacznego podtrzymywania Solidarności lat 80-81 jako synonimu niepodległości Polski czy też aspiracji niepodległościowych. I tu wydaje się, że istniało wyraźne, może nie napięcie, ale dwugłos zarówno wewnątrz Kościoła polskiego hierarchicznego, jak i w relacjach Watykan w Kościół w Polsce. Mianowicie z jednej strony część biskupów Episkopatu Polski, wydaje się, że przede wszystkim z prymasem Józefem Glempem na czele, była skłonna wchodzić w bieżący dialog z komunistami, szczególnie w latach 83 i następnych, w dialog z komunistami, w którym to dialogu interes narodu był oczywiście głównym motywem działania, ale który to interes narodu nie był utożsamiany z reaktywowaniem Solidarności czy z budowaniem w przyszłości niepodległego państwa bez władz komunistycznych. I to była jedna wersja niejako tego wychodzenia z tego właśnie totalnego dołu, w który stan wojenny społeczeństwo wprowadził. Z drugiej strony istniała równoległa niejako, idąca w podobnym kierunku polityka watykańska,
właśnie polityka dyplomacji watykańskiej, która wyraźnie z Casarolim na czele dążyła do nawiązania stosunków dyplomatycznych z PRL-em, czyli z tą ekipą właśnie Jaruzelskiego, widząc w tym również pewnego rodzaju instrument do polepszenia bytu społeczeństwa polskiego moralnie i fizycznie zniszczonego stanem wojennym. I to jest jedna strona, a z drugiej strony wewnątrz Kościoła hierarchicznego i również w osobie Jana Pawła II istniała ta próba ewidentnie przeniesienia systemu wartości, który był wpisany w ruch Solidarności lat 80-81 i właśnie w tejże Solidarności umieszczenie niejako aspiracji niepodległościowych narodu polskiego, co między innymi wiązało się, spadając do praktyki życia codziennego, ewidentnym przez papieża opóźnianiem tego momentu, w którym należało podjąć decyzję, a jakie to warunki zostały spełnione, żebyśmy my, Kościół w Polsce i Kościół powszechny, weszli w normalne tryby stosunków dyplomatycznych z PRL-em. Tych warunków na razie spełnić strona komunistyczna nie może. I niewątpliwie takim momentem, w którym w sposób szczególny papież dał sygnał, że jest zwolennikiem dialogu dalszego z narodem i jego reprezentowaniem niejako wobec władz komunistycznych, była pielgrzymka 87 roku. To znaczy wtedy papież, być może nawet nieco na przekór własnej dyplomacji watykańskiej, ewidentnie odwołał się do tejże tradycji Solidarności lat 80-81 i dał do zrozumienia komunistom, że ich pozorna pierestrojka i głasność musi się zamienić w rzeczywisty dialog z narodem polskim i nie da się poprzez żadne rady konsultacyjne i tym podobne fenomeny atrapowe doprowadzić do rzeczywistego porozumienia. W czasie tej pielgrzymki, zresztą to tak przypominam, bo nieczęsto się o tym pamięta, papież po raz pierwszy chyba tak wyraźnie mówił o konieczności zburzenia murów między wschodem i zachodem i wejściu wschodniej Europy, środkowo-wschodniej do struktur europejskich, co no, w tej chwili już wiemy, że było prorocze, ale wtedy myślę, jeszcze zdecydowanej większości polityków, historyków, opozycjonistów wydawało się jednak myśleniem na wyrost. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy niestety ją kończyć. Naszym Dzięki gościem był również profesor Jan Żaryn, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.